Dzień dobry, cześć, witajcie. Słuchajcie, no powiem wam, że trochę czasu minęło, odkąd byliśmy w Krakowie, w Łagiewnikach, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewczyn, który jest prowadzony przez siostry zakonne, bo dużo się dzieje u mnie w ogóle. Choroby dzieci, jakieś wyjazdy co chwilę praca, co chwilę różne po prostu rzeczy się gdzieś po prostu nakładają na siebie i cały czas odwlekam to, żeby nagrać, ale chcę wam nagrać, bo tam było coś bardzo dla mnie poruszającego i bardzo coś dla mnie takiego, co gdybym ja był młodym chłopakiem i zobaczyłbym taki kościół, to naprawdę bym się zastanowił, czy po prostu nie pójść do tego kościoła, wejść i posłuchać, wejść i zobaczyć, co tam się w ogóle wyprawia. To zobaczycie na zdjęciach, a powiem wam wkrótce, że ja takiego kościoła nie znałem. Kościoła, gdzie się skacze, tańczy i uwielbia się Pana Boga z rękami u góry i cieszy się i wychwala się Jego dobroć, to jaki jest dobry. Być może teraz właśnie usłyszeliście córkę, bo się obudziła. I najważniejsza rzecz, która mnie uderzyła teraz jako ojca Julki, właśnie która się obudziła, powiem wam, że jest coś, co mnie poruszyło w rozmowach z tymi dziewczynami, bo zawsze się odbijała właśnie rola taty. Taty, który gdzieś uciekał i bardzo one do mnie trafiały, bardzo mnie motywowały do tego, żeby pracować nad sobą, więc dla mnie to była niesamowita lekcja, więc na pewno będę pracował nad sobą i będę wyciągał wnioski, które usłyszałem od tych dziewczyn, że w sytuacji, kiedy one zaczynały gdzieś upadać, potykać się, wchodzić w narkotyki, wchodzić w środowisko, to tata po prostu oddalał się, więc dla mnie osobiście to jest lekcja, którą po prostu wyciągam i koduję w głowie, że muszę być towarzyszem mojej córki od najmłodszych lat. Ja to często powtarzam, ale być od najmłodszych lat, śledzić jej poczynania, towarzyszyć jej, być jej obecny w jej życiu, a nie powracać, kiedy ona będzie miała 14 lat i próbować ją poznawać, bo wtedy może być już za późno właśnie. To też usłyszałem od tych dziewczyn, że tata za późno do mnie przyszedł i chciał wejść do mojego świata. No, to jest taka moja myśl, tym się z wami dzielę, zaraz zobaczycie, co się tam wyprawiało. Tak już na sam koniec dziękuję bardzo Fundacji Nil Desperandum, bo gdyby nie oni, to te wyjazdy też by się nie odbywały. Nie moglibyście też oglądać tych materiałów, vlogów i tego wszystkiego, co właśnie widzicie, więc bardzo wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie was wszystkich i całą fundację. Dobra, lecimy, oglądajcie, dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Siemano. Siedzimy, nawijamy, jesteśmy w Łagiewnikach dzisiaj o Eucharystii, o Mszy Świętej, coś co dla mnie jest bardzo, bardzo potrzebne i bardzo mi ratuje życie, więc dużo zobaczycie tego wszystkiego właśnie w materiale, ale przy tym niesamowite, wspaniałe, genialne dziewczyny, które są ważne, piękne i potrzebne. Czy wierzą? Mam nadzieję, że tak. Dobra, pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, trzymajcie się z Bogiem, pa, pa.